mówiłem, ale złapałem tetaryk. Już mi lepiej. Miejsce Galaktyka Kurwix. Planeta Stulejasz. Sektor Przezasz. Misja Maeran. To jest weekend. Łukasz mi to wypada do środku tygodnia. Poniedziałek albo we wtorek. Jest nas trzech, nie więcej i nie mniej. Trzech jeźdźców apokalipsy. Tak! Go! Glenn! A nie, czekaj! To nie miał być Kutan Klan? Kurwa, Krzyś! Znowu zepsułeś choreografię. 4 dni treningów psu, że tak powiem, w przysłowiową dupę. Ja źle! To przemu jak zwykle? Na treningi nie przychodzi, bo po co? Bo przecież wszystko wie! Takie nic! Takie zero! O nie! Mnie Gałganem nazwij, ale mojego ojca w to nie mieszaj! Czym ryj jeden z drugim? Znaleźliśmy cię i mamy dla ciebie przesyłkę, kapitanie. Dupo! Ja pierdolę, Rymas, aleś mu powiedział. Coś ty powiedział? Co za odwaga, co za styl! Zawsze mi imponowałeś. Jak mnie nazwałeś? No jak? Rymas, tak jak masz na imię. To, że moi starzy byli pojebani, nie znaczy, że i ty masz być chujem. No to jak mam do ciebie mówić? Po ksywce. Rumun jest jeszcze bardziej obciachowy niż Rymas. A poza tym, tylko ciecie wymyślają ksywki sami dla siebie. O Rymasie mów co chcesz, ale od Rumuna się odpierdol, bo poszatkuje jak Turek kebaba. Dobra, Rumun. Luzy rajtuzy. Przepraszam, ale... To ja z Przemem zabezpieczamy tyły. Dam ci wasze miejsce. Pedały. Mamy dla ciebie... Przesyłkę mamy! Przestań! Przestań szczać!